Żyjemy niewątpliwie w czasach przełomu gospodarczego, przełomu geopolitycznego. Premier Mateusz Morawiecki na Welconomy w Toruniu. Konferencja zgromadziła wielu ekspertów i polityków. Takie formy jak Welconomy dotyka różnych aspektów naszego życia. Osobom niepełnosprawnym ułatwia wejście do urzędów i instytucji. Czy osoba na wózku czy okulach, no to wiadomo, że na przykład część usług zostaje odcięta. Program Dostępność Plus ma już 5 lat. E-wizyta jest dostosowana dla osób niewidzących. Będziemy mieli utrudnienia w ruchu, nawierzchnia będzie układana. Staram się tędy nie jeździć, o może tak, nie? Żeby w tych korkach nie stać. Na bydgoskich ulicach coraz więcej utrudnień dla kierowców, a może być ich jeszcze więcej. Poniedziałek, 3 kwietnia, Małgorzata Rogatty, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. A zaczynamy od wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w regionie. Otwierając w Toruniu forum Welconomy, prezes Rady Ministrów podkreślił, że żyjemy w czasach ekonomiczno-społecznego przełomu i dziś niezbędne jest, by utrzymać siłę polskiej gospodarki. To jedna z najważniejszych konferencji gospodarczych w kraju. Forum Welconomy odbywa się już po raz 30 i właśnie tę szczególną, jubileuszową edycję zainaugurował premier Mateusz Morawiecki. Jest to forum, podczas którego dyskutować mogą ludzie różnych opcji politycznych z różnych stron sceny politycznej. Dyskutować mogą i powinni, jak w najbliższych latach ułożyć model gospodarczy Rzeczypospolitej, aby to nasza gospodarka była tą zwycięską. Forum Welconomy jest miejscem, gdzie spotykają się naukowcy, samorządowcy, ale też przedstawiciele świata biznesu i polityki. A wszystko po to, aby dyskutować m.in. o ekonomii i najważniejszych problemach współczesnej cywilizacji. Mamy duży kryzys związany z wojną na Ukrainie, kryzys energetyczny, bardzo wysoką inflację i napięcia w ogóle związane z sytuacją międzynarodową, tą niepewnością. To wszystko oznacza, że w sposób szczególny musimy prowadzić właśnie politykę na każdym poziomie w naszym kraju. Tego rodzaju dyskusje są potrzebne właśnie dlatego, że można poznać pogląd inny, niekoniecznie polityczny, ale motywowany doświadczeniem i praktyką. Wydarzenie zgromadziło również inne osobistości ze świata polityki. Dyskutowano m.in. o prostych i stabilnych podatkach jako metodzie wyjścia z kryzysu. Obniżyliśmy stawki VAT-u i akcyzy na wszystkie kluczowe składniki naszego portfela, jeśli chodzi o paliwa, energię, gaz. No to wszystko poszło w dół. To spowodowało, że ta inflacja jest niższa, czy była niższa nawet o 3%. Jeden z paneli poświęcony był kluczowym inwestycjom, takich jak budowa centralnego portu komunikacyjnego. W tym roku rozpoczynamy tak zwane przygotowawcze prace budowlane, czyli mówiąc potocznie, wbicie pierwszej łopaty. Tak samo dla pierwszych inwestycji kolejowych. Ich oczywiście jest kilkadziesiąt, więc one stopniowo będą ruszać w kolejnych latach, tak żeby ten całościowy, spójny system powstawał. Forum Welconomy na toruńskich Jordankach cały czas trwa. Przed nami jeszcze cały szereg ciekawych dyskusji i wielu interesujących gości. Z Torunia dla zbliżeń Joanna Wojnowolska. Forum Welconomy potrwa do wtorku. W tym czasie znani i cenieni eksperci ze świata biznesu, polityki i nauki dyskutować będą także o transformacji energetycznej czy też o sztucznej inteligencji. Kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych, ponad 160 ekspertów i około 1500 uczestników. Welconomy Forum w Toruniu to wielkie święto nauki i biznesu. 30. Welconomy. W tym roku zainaugurowała je sesja plenarna pod tytułem 30 lat minęło, lecz co dalej? Rzecz o patriotyzmie jutra. Politycy i ekonomiści rozmawiali o wydarzeniach, które w ostatnich 3 dekadach znacząco wpłynęły na rozwój Polski. Takie formy jak Welconomy dotyka różnych aspektów naszego życia. Czasy COVID-u i pandemia koronawirusa spowodowało, że dużo bardziej patrzymy na to, w jakim jesteśmy stanie zdrowotnym, co możemy poprawić i czego nie zaniedbać. Dlatego cieszę się, że wiele tematów, które tutaj są poruszane, analizują politykę państwa, ale także jednostek samorządowych. W jaki sposób możemy sprawić, aby nasze zdrowie było lepsze. Mówimy o tym, co zrobić, aby osiągać lepsze wyniki, aby przedsiębiorcy mieli także coraz lepsze warunki do prowadzenia swojej działalności. Z racji tego, że 2023
Trzeci rok upływa pod znakiem 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, drugi z inauguracyjnych wykładów, czyli o obrotach rzeczywistości społecznej, nawiązywał do życia i dorobku naukowego najsłynniejszego polskiego astronoma. Kopernik jest mi bliski jak każda osoba, która zmienia stereotypy myślowe. Ci, którzy są otwarci na rzeczywistość, na przyszłość, którzy myślą pokoleniowo. Mam nadzieję, że takie platformy pozostaną. A ludzie, nawet tak skrajnie, czasami różniący się w poglądach jak dzisiaj pomiędzy PiS-em, PO, Konfederacją czy też PSL-em, jednak są w stanie ponad podziałami przyjechać do Torunia, być na welkonomie. W najbliższym czasie uczestnicy forum dyskutować będą również o kwestiach związanych z infrastrukturą kolejową i polskim przemysłem zbrojeniowym. Pojawią się także tematy dotyczące kryzysu gospodarczego, sztucznej inteligencji czy nowych trendów na rynku pracy. Dodatkowo zaplanowano także konferencję AgroWelkonomy poświęconą rolnictwu i rozwojowi wsi. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Integracja i Współpraca. Toruń. Olga Taraszka. Mija 5 lat od inauguracji programu Dostępność Plus, który ma zapewnić osobom niepełnosprawnym swobodny dostęp do usług w urzędach i w innych instytucjach publicznych. Jak realizowany jest ten program? Czy osoby z dysfunkcjami nadal natykają się na bariery w takich placówkach? O tym rozmawiano podczas konferencji zorganizowanej przez Toruński Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, rozsuwane drzwi wejściowe czy windy w środku to jedynie niektóre udogodnienia w toruńskim oddziale ZUS dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jeśli nie ma odpowiedniej windy, z której może skorzystać osoba na wózku czy okulach, no to wiadomo, że na przykład część usług zostaje odcięta. ZUS idzie jednak dalej i pomoc swoim klientom oferuje także online podczas e-wizyty. Ta e-wizyta jest dostosowana dla osób niewidzących, jak i również niedowidzących. Mogą z niej skorzystać osoby niesłyszące, czy też jest ta usługa dostępna w języku migowym. Każdego roku ZUS przeznacza znaczne środki na usuwanie barier architektonicznych w swoich jednostkach oraz poprawę dostępności do swoich usług, także tych cyfrowych. Każda modernizacja, każda sala obsługi klientów, każdy obiekt, który jest modernizowany, uwzględnia w tej chwili wszystkie elementy związane z dostępnością. Takie budżety roczne, jeżeli chodzi o w ogóle sam budżet inwestycyjny, to on sięga rocznie około 120 milionów złotych. Dostępności w instytucjach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami dedykowana była także konferencja przygotowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W kwietniu mija 5 lat od momentu inauguracji programu Dostępność Plus. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu publicznym i społecznym wszystkich obywateli. Obecnie pracujemy już nad kolejną ustawą związaną z dostępnością, która przeniesie punkt ciężkości na zapewnienie dostępnych produktów i usług w sektorze prywatnym. Podczas spotkania rozmawiano także o sytuacjach, w których to podmiot publiczny nie zapewnia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Wtedy każdy może złożyć do niego informację o braku tej dostępności. W przypadku, gdy podmiot publiczny nie odpowie na złożony wniosek, lub odmówi dostępności, wtedy osoba z niepełnosprawnością lub jej opiekun prawny może złożyć skargę na brak dostępności. Takie skargi składa się do prezesa zarządu PFRON. Była to pierwsza taka konferencja regionalna, kolejna w maju w Gorzowie Wielkopolskim. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Utrudnienia dla kierowców przejeżdżających przez Bydgoski Park Przemysłowy. Od dziś układana jest nowa nawierzchnia na ulicy Hutniczej. W związku z pracami drogowymi obowiązuje tu ruch wahadłowy. To tylko jedno z miejsc w Bydgoszczy, gdzie kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Ulica Hutnicza w Bydgoskim Parku Przemysłowym to droga w dużej mierze użytkowana przez samochody ciężarowe. Trwa budowa wielkich centrów logistycznych. Tutaj wraz z właścicielami przebudowujemy cały ten układ drogowy. Na pewno będzie bezpieczniej, szczególnie, że tam jest niedaleko szkoła. Tutaj do końca tygodnia, i to ważna informacja dla kierowców, będziemy mieli utrudnienia w ruchu. Nawierzchnia będzie układana, będzie ruch wahadłowo się odbywał. Zarząd dróg sugeruje, aby kierowcy osobówek wybierali objazd ulicą Świetlicową. Z kolei
samochody dostawcze mogą poruszać się ulicą Kielecką. Nie wahadłowo, ale wolno. Odbywa się także ruch na ulicy Fordońskiej, gdzie trwa budowa mostów na Brdzie. Według zarządu dróg tu prace przebiegają zgodnie z planem. Przywróciliśmy ruch po dwóch torach. Trwają prace ziemne, kanalizacyjne, a także już trwają prace przy zabezpieczaniu mostu torowego i niebawem rozpocznie się nasuwanie obiektu drogowego, czyli tego, po którym będą docelowo jeździć samochody. Remont trwa także na ulicy Toruńskiej. Tu torowisko tramwajowe ma zostać połączone z tym na ulicy Perłowej. Obie inwestycje muszą zostać zakończone do końca tego roku. Ciężko z tymi wszystkimi remontami, jest naprawdę ciężko. Staram się tędy nie jeździć, o może tak, nie? Żeby w tych korkach nie stać. Będzie zrobione, będzie łatwiej, nie? Na dzień dzisiejszy jest jak jest, ale no musimy do tego się dostosować. Prace trwają jeszcze na wiadukcie Jana Nowaka Jeziorańskiego w ciągu ulicy Armii Krajowej. Tu zwożone i łączone są kolejne elementy przyszłego pomostu. Zakończenie prac zaplanowano jeszcze w tym roku. Kierowcy powinni jednak uzbroić się w cierpliwość, bo remontów może być więcej. Do końca 2023 roku miejskie wodociągi mają czas na sfinalizowanie robót kanalizacyjnych związanych z retencją, a część z nich jeszcze się nie zaczęła. To łącznie ponad 100 zadań, z których gotowa jest zaledwie 1/3. Jeżeli MWiK nie dotrzyma terminu, straci 150 milionów złotych unijnego dofinansowania. Bydgoszcz, Monika Komisarek. To jest główne wydanie zbliżeń, co przed nami. Jan Paweł II w moim życiu. Uczniowie z regionu debatowali o autorytecie papieża Polaka. W gminie Białe Błota były problemy z wodą pitną. Sanepid zapewnia, że jest już zdatna do spożycia. Ale najpierw polityka. W Toruniu europoseł Kosma Złotowski i prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki spotkali się z mieszkańcami. Tematem przewodnim w ramach programu Przyszłość to Polska były działania Zjednoczonej Prawicy i ich wpływ na pozycję Polski na arenie międzynarodowej. W trakcie tego spotkania towarzyszy motto Poważne Państwo. To jest sformułowanie, którego używał Lech Kaczyński, mówiąc o swoim marzeniu o tym, jak Polska powinna wyglądać i do czego powinna dążyć. Powinna być w Europie i na świecie traktowana właśnie jako poważne państwo. Kiedy mówimy o poważnym państwie, trzeba pamiętać o bezpieczeństwie i obronności. Drugi pion to oczywiście wsparcie socjalne i o tym zawsze trzeba przypominać, o tym mówić, poczynając od znanego wszystkim programu 500+, przez programy adresowane do rodzin, seniorów, czyli szerokie wsparcie polskich obywateli i w końcu ostatnie programy mieszkaniowe, zwłaszcza program Kredyt 2% adresowany do ludzi do 45 roku życia. To oczywiście są tylko przykłady, dzięki którym można, powiem raz jeszcze, powiedzieć o Polsce, że staje się w końcu poważnym państwem. No to ma być dialog. Dialog z wyborcami, dialog z ludźmi, żeby zobaczyć, posłuchać, jakie są propozycje wyborców. Z każdego takiego spotkania powstają notatki. Te notatki są przesyłane do tych, którzy będą pracować nad tą propozycją, którą przedstawimy po zjeździe, prawdopodobnie w czerwcu. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim w ramach kampanii Tu jest przyszłość. Donald Tusk najpierw odwiedził gospodarstwo rolne w Grucznie, gdzie rozmawiał o problemach polskiej wsi. Później w hali zespołu szkół nr 2 w Chełmnie odpowiadał na pytania mieszkańców miasta. Jednak na to spotkanie, mimo przesłanego do redakcji zaproszenia, ekipa TVP 3 Bydgoszcz nie została wpuszczona. Najpierw w Grucznie były rozmowy o rolnictwie. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej odwiedził jedno z miejscowych gospodarstw rolnych. Następnie lider PO odbył otwarte spotkanie z mieszkańcami Chełmna, na które to Telewizja Polska w Bydgoszczy otrzymała zaproszenie. Niestety po przybyciu na miejsce nie została wpuszczona do miejscowego zespołu szkół przy ulicy Szkolnej. Proszę, nie wyrażam zgody na nagrywanie. Ale to może pan mi odpowiedzieć, dlaczego nie wszystkie media mogą wejść? To jest raczej otwarte spotkanie. Ponieważ nie uzyskali państwo akredytacji. W zaproszeniu przesłanym do redakcji akredytacja nie była wymagana. Posłowie i senatorowie Koalicji Obywatelskiej zaplanowali spotkania z mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego także we wtorek. Jan Paweł II w moim życiu to tytuł debaty zorganizowanej przez wojewodę kujawsko-pomorskiego oraz kuratora oświaty. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Wzięła w nim udział młodzież ze szkół regionu, które noszą imię papieża Polaka. Widział?
Autorytet, wzór, patron. Tak Jana Pawła II określają młodzi ludzie uczący się w szkołach noszących jego imię. Był bardzo ważną osobą, jednoczył bardzo młodzież i po prostu myślę, że warto go upamiętnić w taki sposób. Uczniowie debatowali jednak nie tylko o papieżu Polaku. Skupiali się też na tym, w jaki sposób jest on obecny w ich życiu. Jan Paweł II zawsze był obecny w moim życiu i zawsze na mojej drodze gdzieś mi towarzyszył, ponieważ chodziłam do szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II i teraz też chodzę do liceum imienia Jana Pawła II, więc zawsze był obecny, zawsze był też dla mnie wzorem. Jest patronem mojej szkoły, do której uczęszczam, no i mamy na przykład obrazy jego, wizerunek jest widoczny w naszej placówce. Często spotykam się z jego obrazem na przykład w internecie, wiersze czasami czytuję. Młodzież zauważa też wpływ Jana Pawła II na historię Polski. Jest osobą, która pomogła bardzo Polsce, dawała nadzieję Polakom i przyczyniła się do obalenia komunizmu, więc jest właśnie dla mnie symbolem tej walki z opresją. W całym kraju ponad 1100 placówek oświatowych nosi imię Jana Pawła II. W regionie jest ich 37. Debata miała przynieść też odpowiedź na pytanie, jaką wagę przywiązują uczniowie do patrona swojej szkoły. Jak imię, pamięć Jana Pawła II jest w przestrzeni szkolnej przekazywana, czy w ogóle jest, czy też to jest martwy patron. Myślę, że to wyjątkowe świadectwo właśnie, jak młodzi ludzie mówią również do młodego odbiorcy. Zależało nam na tym, mnie na tym zależało, aby to właśnie ludzie młodzi, którzy zafascynowali się Janem Pawłem II, opowiedzieli o tym innym młodym ludziom, którzy już nie pamiętają Jana Pawła II. W planach kolejne takie spotkania. Bydgoszcz, Marcelina Bociek. ZUS i branża turystyczna podsumowują wykorzystanie bonów turystycznych. Tylko w regionie rodzice i opiekunowie zapłacili nimi za usługi hotelarsko-gastronomiczne wartości ponad 160 milionów złotych. W końcówce obowiązywania bonów zainteresowanie Polaków tym wsparciem przerosło najśmielsze oczekiwanie branży. W ostatnich dniach, trzech dniach, turyści dokonali trzy razy więcej rezerwacji niż przez cały styczeń i luty tego roku. Z danych ZUS-u wynika, że na Kujawach i Pomorzu przepadło ponad 25 tysięcy bonów na kwotę przeszło 27 milionów złotych, bo 31 marca minął termin ich aktywacji. To oznacza, że w regionie 67% bonów wykorzystano, 23% wykorzystano tylko częściowo, a 10% wcale. Do tej pory płatności bonami w regionie wyniosły ponad 160 milionów złotych. W całym kraju to ponad 3 miliardy. Zdaniem specjalistów z branży turystycznej bon przyczynił się do promocji nie tylko wakacji w Polsce, ale przede wszystkim rozwinął lokalną turystykę, branżę hotelarską i zachęcił do wypoczynku w miastach. Pomysł był na pewno dobry. Bardzo byśmy chcieli jego branżę, że byłby do powtórzenia, może w jakimś cyklicznym okresie. A żeby rzeczywiście pokazać ludziom, że nie trzeba iść daleko, że warto jest poznawać Polskę, poznawać uroki kraju. A dzięki bonom sfinansowano przede wszystkim pobyty w hotelach, na kempingach, w gospodarstwach agroturystycznych, a także wycieczki z przewodnikiem lub letnie kolonie. Najchętniej po bon mieszkańcy sięgali w lutym, czyli na miesiąc przed końcem jego aktywacji. Na koniec lutego mieliśmy do wydania w bonach choćby częściowo 35 milionów złotych. W tej chwili została kwota 27,5 miliona. Natomiast od 1 kwietnia ZUS zajął się kolejną formą wsparcia, tym razem seniorów i wypłaca tak zwaną trzynastkę. Pierwsza kwietniowa trafiła już do emerytów. Kolejnych seniorzy będą mogli spodziewać się w jednym z sześciu terminów. Niektórzy otrzymają wypłatę jeszcze przed świętami. Każda taka osoba uzyska takie świadczenie wraz z wypłatą świadczenia podstawowego. Chciałbym podkreślić, bez jakichkolwiek wniosków. Znaczy zakład robi to z urzędu. Obecna trzynastka to najniższa emerytura, która obowiązuje od 1 marca tego roku. Jest to 1588 zł i 44 grosze brutto. Woda w gminie Białe Błota jest zdatna do spożycia, potwierdził to Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. O wątpliwościach związanych z jakością wody poinformowali nas mieszkańcy. Przeprowadzone badania wykazały, że problemy z wodą pitną są, ale tylko w gminnym przedszkolu Wróżka i w szkole podstawowej imienia Mariana Rejewskiego. Placówki pozostają dalej pod kontrolą sanepidu, a o szczegółach Agata Chyłka-Wnuk.
Bydgoski sanepid zbadał wodę w gminie Białe Błota 16 marca. Pobrane zostały próbki z dwóch ujęć w Cielu i Włochowie. Wyniki okazały się niekorzystne dla gminnego przedszkola Wróżka. Inspektorat sanitarny poinformował placówkę, że woda nie nadaje się do picia. Gmina jako organ prowadzący oraz dyrekcja przedszkola zapewniła dzieciom i pracownikom wodę w butelkach. Jednocześnie zlecono kolejne badania. Ich wyniki dotarły do przedszkola 28 marca. Okazało się, że jakość wody jest lepsza, natomiast została ona dopuszczona do spożycia, ale warunkowo, o czym mówił mi przedstawiciel stacji sanitarno-epidemiologicznej w Bydgoszczy. Pierwsze badania wykazały przekroczenie ilości mikroorganizmów w 22 stopniach Celsjusza i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy zadecydował, że woda ta nie nadaje się do spożycia przez ludzi oraz nakazał dezynfekcję wewnętrznej instalacji pod tymi budynkami. Tydzień później pojawiły się nowe badania, z których wynikało, że zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy okazały się słuszne i na skutek tych działań naprawczych ta jakość wody się poprawiła na tyle, aby mógł dopuścić warunkowo do spożycia. Warunkowo, czyli pod warunkiem dalszych prac naprawczych, czyli dezynfekcji tej wewnętrznej instalacji. Czekamy na wyniki tej wody i na podstawie kolejnych otrzymanych badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy zapozna się z nimi i wyda kolejną decyzję. Problemy z jakością wody pitnej pojawiły się też w szkole podstawowej w Białych Błotach, która mieści się przy tej samej ulicy, przy której znajduje się przedszkole Wróżka. Stąd i tutaj scenariusz podobny. Po badaniach wykonanych w połowie marca wody nie można było wykorzystywać do celów spożywczych. Teraz woda została także dopuszczona do spożycia, ale warunkowo. Z Białych Błot dla zbliżeń Agata Chełka Wnuk. Wracamy jeszcze do Wellconomy Forum w Toruniu, na którym rozmawiano także m.in. o bezpieczeństwie w sieci, gdzie szukać rzetelnych informacji. Okazuje się, że do najczęstszych zagrożeń w cyberprzestrzeni zaliczane są ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania, kradzieże tożsamości i próby wyłudzania danych. Nowy wymiar zagrożeń, z którym mamy do czynienia szczególnie po agresji Rosji na Ukrainę, dotyczy sieci przesyłowych, nie tylko tradycyjnych komputerów i serwerów, ale również, jeżeli nie przede wszystkim w chwili obecnej, sieci przesyłowych. W tym obszarze rynku, nie tylko w naszym kraju, bardzo powoli rośnie świadomość i dojrzałość dotycząca cyberbezpieczeństwa. Organizacje uznają, że jeżeli wdrożą system antywirusowy, jakiegoś firewalla, jakiś system przeciwko wycieku informacji i danych, to on pokrywa w sumie ich organizację. Organizacje tak, ale nie sieci przesyłowe. Przeciwdziałać zagrożeniom związanym z cyberbezpieczeństwem? Podstawowy problem zdrowia publicznego to są dobre wybory zdrowotne. Wybierajmy to, co jest dobre, co jest sprawdzone, co jest oparte na medycynie, opartej na wiarygodnych danych. W sieci czasami tego nie ma. I to jest cały problem, żebyśmy umieli wybrać nie spozycjonowaną stronę, tylko taką, która jest oparta na rzetelnej wiedzy, tam gdzie są autorytety. To jest podstawowy problem w tej chwili, jeżeli chodzi o sieć. W zbliżeniach teraz informacje sportowe. Hubert Malinowski. Witam Cię, Hubercie. Witam, dobry wieczór. Dla kajakarek reprezentacji Polski to będzie bardzo ważny sezon. Podczas Mistrzostw Świata, które odbędą się w drugiej połowie sierpnia, walka toczyć się będzie także o kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Podopieczne trenera Tomasza Kreka dopiero co wróciły ze zgrupowania w Portugalii, a już w czwartek wylatują na kolejne, tym razem do Włoch. Jest to dla nas naprawdę bardzo ważny rok, dlatego trenujemy sumiennie i przykładamy się do każdego treningu z całym sercem. Po prostu wiemy, o co walczymy i co nas może czekać na górze. Także wszystkie, które mamy jakieś tam przeciwności losu, zawsze walczymy i dajemy radę. Także mamy nadzieję, że będzie dobrze. Ze sportem wrócimy oczywiście o 21:45 po wieczornych zbliżeniach. W zbliżeniach jeszcze informacje o pogodzie.
Dzień dobry. Pogoda w kwietniu bywa jeszcze całkiem kapryśna. W nocy też zdarzają się przymrozki i tak będzie właśnie w ciągu tej najbliższej doby. Temperatura tej nocy będzie spadać do -2, -3 stopni, ale jak sama nazwa wskazuje, jest to miesiąc kwitnienia. Dodatkowo dzień jest o 2 godziny dłuższy. Jutro w regionie, zwłaszcza do południa, czeka nas całkiem przyjemny dzień. Niestety z biegiem dnia tych chmur zacznie przybywać. Na termometrach jutro od 5 do 6 stopni i taka temperatura utrzyma się co najmniej do czwartku. Od piątku natomiast synoptycy przewidują wzrost temperatury. A ja zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody już za moment. Do zobaczenia. Dagmara Moranowska wraca do Państwa już za chwilę. A kolejne nasze informacje o godzinie 20:30 i 21:30. Zapraszam, do zobaczenia.